Nawet nie zwróciłem uwagi, ta osada, miasto, Smyra się nazywało, to bizantyjskie, gdy szpitalnicy tym władali, a teraz, gdy my to przejęliśmy, to się nazywa Izmir. Spoko, dynamiczne nazwy osad. Czegoś takiego jeszcze w Medievalu chyba nie widziałem. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Medieval 2, Total War na modyfikacji Tsarzdoms. Total War, łapek górę, słyszysty komentarz. Zapraszam na Discordzika, Patreona, Twitch streama oraz drugi kanał. Znajomy zajączka, po więcej syndykalistycznego Total Krigu. Znajomy końca tury. Prowadzimy wojnę z Karamanem. Nasze trzy armie puszują. Czeka nas prawdopodobnie znowu duża bitwa, raz z tym tego typa księcia Sulejmana. No jak pokonaliśmy, teraz trzeba będzie znowu go pokonać, teraz mamy troszeczkę lepszą armię. No więc krzości składa się z najemników. Tu w sumie moglibyśmy szturmować? Ja zapowiem, że ty masz działo i ty mógłbyś szturmować od razu. Topórkami bramy próbują rozwalić. Na automacie 340 straconych, spoko, jakbyśmy to mieli tam oblegać 6-8 tur, to nawet lepiej. Także exterminationen. I tuż chyba jedną turę musimy posiedzieć, bo zasięg ruchu się skończył. Oczywiście drobna exterminaciona, żeby wszyscy byli zadowoleni. Osada jest nasza, a piękne zwycięstwo. Od razu zaczniesz od budowy ryneczka, żeby handel i handel się kręciło. Także, czy ty dostałeś tego? Tak, co ty gadasz? Bolton, o Bolton, spoko. Niech będzie, dostajesz pomocnika do tortur. Jak najbardziej. Skipniemy turę? Tak, skipniemy turę, nie ma tak drobna eksterminacja na początek odcinka, ciach. A, miałem jeszcze wzmocnić garnizon Konstantynopola, zapomniałem, bo ta armia Genui znowu się robi duża. A w Konstantynopolu jest sobie niewielki garnizon, jak nas zaatakują, to nie będzie czym murów pełnych obsadzić. Co robi flota Golden Ordy? Nie wiem. Aha, już wiemy, szpitalnicy ich ścigają. Czemu szpitalnicy walczą z Golden Ordą? Nie mam pojęcia, ale jest jak jest. Ale tam handle z tych portów lecą. Zawieszenie broni z Karamanem. Ne, chyba że możemy zrobić z ciebie papeta, nie możemy. Ile masz jeszcze osad, tak z ciekawości? Masz jeszcze 4 osady. Dobra, jak dasz mi wszystkie i będziesz siedział na stolicy, to możemy podpisać zawieszenie broni. No to nie. Zaręczony Iskender. Jak kebabik, nie? Czy to był Iskander? Nie, Iskender chyba jest kebabik. O, 23 lata, no spoko, jako zarządca się nada. Ilia teologów Konstantynopolu potrzebna. Bitwa pod Kordiplonini, 1368. Król Polski, Kazimierz III, wysłał polską armię do księstwa Mołdawii, żeby wspomóc mołdawski tron. Polacy wspierali jakiego Stefana w walce o mołdawski tron. Polscy szlachcice i polska armia przekroczyła granicę, weszła do Mołdawii i teraz znajduje się w okolicach Kordiplonini. No Polski nie ma, szkoda, że Polski nie ma, bo Polska mogła to by nakręcić, byśmy huzarem jeździli, potem Turków ganiali, żeby odbijać Konstantynopol. No szkoda, że ten Konstantynopol padł. My tam prawie 50 tysięcy ludzi w szturmie na Konstantynopol ubiliśmy, nie? Kiedy weszliśmy do miasta. No cóż, zabolało. Oj, ale mnie będzie ten Konstantynopol prześladował. Źle się stało, że w ten... trzech nowych generałów w sumie mamy. Tu jest jeden. Tu jest drugi i trzeci. Super, dobra. To potem się wami zajmiemy. Zaręczeni, cyk, budowa. O, dużo budyneczków. To co zajęczyk lubi najbardziej. Budyneczek, ciach. Tutaj co możemy zrobić? Halo, coś jeszcze pieniążki daje? Timar na pewno daje pieniążki, ale na pewno da port. Port jest ważniejszy. Aha, to są takie drogie rzeczy, że nam nie starczyło. Dobra, w Konstantynopolu coś się budować musi. No, to zrobi Szyszabar. Niech będzie. I zrekrutuj tutaj cokolwiek. Co prawda ta Genua odpłynęła, ale w razie czego, żeby był większy garnizon. Ej, serio, aż tyle na budowę wydaliśmy? Ciekawe, tam drogie budyneczki się kręciły. Ja tu miałem jeszcze wieżyczkowego rozstawić. Tutaj jest idealne miejsce na wieżyczkę, a nas nie stać. Straszne rzeczy. Pościągamy garnizony, w sensie te armie, jednostki, które mają... Oj, tu jacyś buntownicy są. To można by ich w sumie naklepać? Który z was jest lepszy? Nizamedin? Yahamaninia. Ty masz... Bonus 5% straight income'u, dobra. To ty lecisz do Konstantynopola. Co cię zablokowało? Aha, kolejni rebelianci. Wow, ile rebeliantów. Przy niskich podatkach tyle rebeliantów mamy na wszędzie. A ty lecisz do Edirne. W Edirne też jest spory garnizon cały czas. To w sumie niepotrzebnie, trzeba by was przeszkolić w końcu. Bo to jest miasto. To są doświadczeni konni jeźdźcy. Ty pójdziesz jako zarządca do... No właśnie, gdzie my jeszcze mamy zarządcy?
Izmirze, tu jest zarządca. Tu nie ma, w Sakizie nie ma zarządcy. To stąd udasz się do Sakizu i zostaniesz zarządcą tego regionu. Spróbujmy tutaj stoczyć bitwę na automacie za pomocą tej armii. Może się kolejny generał striggeruje? Bohater chwili czy coś? Trochę strat ponieśliśmy, a tym miały być posiłki. No dobra, nie ma generała niestety. Niestety nie ma generała, a liczyłem. Czasami się tak respi, generał, który wykaże się tam w boju. W bolu jest zarządca, tu nie ma zarządcy. No to ty z tego fortu pójdziesz jako zarządca tutaj. Ciach, 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 ciach. No i elegancko. Im więcej zarządców, tym lepiej. I książę Sulejman uciekł. Uciekł. Nie wiem, gdzie on jest, ale jego armia zniknęła. Tu jest dużo więcej mobików, biega sobie. Nasz sułtan Sulejman uda się w kierunku tej osady, za jedną turę dotrze. Przecież jakby zostawił te organki, to już mógłby rozpocząć... Wiecie co? Zostaw te organki. Rozpocznij oblężenie tej małej osady. W sumie to jest duża osada, ale bez garnizonu. Wrzuć całą resztę. Ciach. I organki najwyżej w następnej turze dorzucimy jako wsparcie i potem tutaj z dużo wyżej pójdziesz. Natomiast Murat I, nasz dziedzic, zostawi tutaj jeden oddział włóczników i to będzie ten oddział włóczników? Jako garnizon? No i prawdopodobnie będzie czekać nas bitwa. Bitwa, bitwa. Stajemy sobie tu. W oczekiwaniu na pracy wnika. Wy chcecie się bić? Okej, stoczę to sobie poza kamerą. Albo w sumie na automacie też siadło. Dobra, może być. To i tak byśmy ponieśli podobne straty, bo ta armia jest słaba. Porozbijamy tutaj wszystko, co biega. O, to jest książę Sulejman. Ty, on całą armię gdzieś tam oddał, roztwonił, porozrzucali, zamiast w jednym staku stać? 24. My i tak go nie ubijemy, nie? On nam ucieknie. On nam niestety ucieknie. Połącz oddziały. Aha, nie stać nas na najemników. No cóż, jest jak jest. Kapitan Derwisz! O, szalom panie Derwiszu, witam. 333, dobra, spoko. Czy my straciliśmy generała w tej bitwie? Naprawdę? Pierwszy raz widzę, żeby na automatycznej bitwie zginął generał. Oni są zwykle nieśmiertelni na automatycznych bitwach. Może na palik najechał. Jedyne wytłumaczenie, co tam się wydarzyło. Jedyne wytłumaczenie, dlaczego on zginął. Dobra, bo to jest jakieś zebranie szpiegów, to tak nie powinno wyglądać. Drugiego postaw tu. Ale tak, żeby widać gdzieś osadę. O, a tego przerzuć. Tu jest krawędź, tu już nic nie ma. Tego też bardziej na południe. Czyli co, wam została w sobie tutaj jedna operacyjna armia. Tym się w razie czego wycofamy. Książę Murat będzie walczył. To jest, w sumie nawet moglibyśmy połączyć tę armię i zrobić jeden porządny staczek. I to jeszcze niby są posiłki, które w sumie powinny dotrzeć. Przejdziecie przez ten fort i w następnej turze będziecie ich ścigać jako wsparcie. To malutki garnizon, no bo ci AIG jednak się tam zbroją. I jeszcze za pamięci naszym dyplomatom pogadamy z Bośnią. Prawa handlowe zaakceptowane. Info za info. Powinni się zgodzić, jak mi się wydaje. Nie, odrzucili. Okej, okay, szkoda. To chodźmy do Raguzy. Raguzy. Potem gdzieś tam wzdłuż brzegu do Wenecji chciałem się dostać, bo może uruchomimy handel z Kretą. Więc to byłby dodatkowy dochodzik. Boli mnie trochę, że my jesteśmy na minusie, nie daliśmy rady wszystkiego budować. Żebym ja drogie budynki wrzucałem, bo myślałem, że jesteśmy zabezpieczeni finansowo. O, pięknie się islam szerzy. Ładnie. O to chodziło. O to chodziło. Dobra, znajomy końca tury. Znajomy końca tury. Ej, no szkoda, że tam generał zginął. Przyjemnie, nie powinniśmy tego ręcznie rozgrywać, ale trudno, jest jak jest. Czegoś się nauczyliśmy, że nawet na automacie, na mediewalu generał może zginąć podczas bitwy. Zwykle to on po prostu jest immortal na automatycznych bitwach. Zaatakowała nas mała armia. To są sami łucznicy, konni łucznicy i kawaleria. Zając, kajzerze, zmiłuj się nad nami. No wycofaj się, ale jak będą się chcieli bić, to stoczymy. Goją nas, no dobra, to będzie bitwa i to już ręcznie chyba rozegramy. Ej, podoba mi się ta logika, ma przewagę w strzelcach, w konnych łucznikach i we wszystkim. To robi bitwę podczas mgły. No spoko, tak też może być. Dobra, no paliczki to będą mega ważne, mam nadzieję, że zasztrumuję, bo ma tyle tej kawalerii. Nie sprawdziłem, jaka to jest kawaleria, czy to jest ciężka, średnia. Ale mam nadzieję, że się po prostu rozbije o nas. Tej naszej piechoty to już niedużo zostało. Aha, to jest bitwa typu ja rzucam w ciebie, ty rzucasz we mnie i tak walczymy. Spoko, mamy przewagę wysokości, mamy high granda. Że masz więcej łuczników. Czekaj, ty masz lekką kawalerię, masz trzy oddziały lekkiej kawalerii. Można by spróbować w to wjechać.
ale póki co chyba wygrywamy tą wymianę u ognia. Zepchnąłem jego konnych łuczników za pomocą naszych konnych łuczników, więc rzucimy teraz piechotę do walki. Niech biegnie w jego łuczników, wy do przodu. Ta nasza, co to jest? To jest lekka kawaleria, też lekka kawaleria. Kai chyba będzie szturmował, wy jakby co to tryb defensywny, w sensie uciekać. I wy w razie czego też uciekać. Złap ich, świetnie, generał na flanki. Łucznicy są chronieni przez... przez te paliczki antymasenowe. Mhm. Kawaleria niech wiedzie w was, w tych łuczników, świetnie. Wy w sumie też wiedzcie w tych łuczników tutaj na plecy, ciach. Generał do przodu. No i super, i taki był plan, żeby zmusić go do ataku. No i tak jak się spodziewałem, szarża od flanek złamała całkowicie centrum, gdzie skupiliśmy całą armię wroga. Łatwo. Nie wiem, czemu tam było pokazane, że my to przegramy. Ale jest jak jest. Takie tam heroiczne zwycięstwo. I co, można bez straty generała? Można bez straty generała, tylko trzeba ręcznie rozgrywać i płacić bitwy. A jak wróg ma masę konnych strzelców i stoicie, strzelacie, to tak... To nie są rangerzy pana Ragorna, że można z uśmiechem na twarzy prowadzić ostrzał z łuków. Pach, 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 pach. Ci nasi łucznicy w większości... Znaczy mamy ten dobry oddział, dwa dobre oddziały łuczników. A większość naszych łuczników to są bardzo słabe jednostki. Okej, ta główna armia się wycofuje. Nie bronicie koni? Konia to wasza chyba stolica, nie? Wiecie, że my mamy bombardę i możemy w jednej turze tam dotrzeć i to zdobyć. Blizny wojenne. Rusten Askizeze, 20 lat. Spoko, bierzemy ciebie. Gildia Mistrzów Kupieckich. Jak najbardziej, płacimy 2000. Ten generał jest w Bursie. W Bursie mamy tego generała. To będziesz zarządcą tej osady, ciach. Okej, świetnie. Ciebie przepuścili ci buntownicy, przepuścili, to pójdziesz do Konstantynopola, dookoła. Ty od razu tutaj, ty machnij wieżyczkę. Świetnie. Także tutaj mamy zabezpieczone wybrzeże, jeszcze tutaj wieżyczka ewidentnie się przyda. Ciach. O, teraz mamy na podglądzie tych rzezimieszków. Tu wieżyczkę machnij. Świetnie. Ty lecisz jako zarządca do tej osady. Dobra, przejrzymy co tu się wydarzyło. Minus 6000, minus 6800. Najbardziej zaawansowana frakcja, to się będzie wymieniać. Bolu jest gotowy do upgrade'u. Spoko, to w swoim czasie. Damy do upgrade'u osadę. Rekrutacja, mariaż, trejty, lojalność minus 1 razy 2. Spoko. 3000 porcik możesz zrobić. Pewnie znowu nie styknie, żeby wszystkiego rozbudować. Panie Sułtanie Sulejmanie, dostajesz pan swoje organki i możesz sturmować tą wioskę. Co my tutaj mamy? Kapitan, dwie jednostki, mam nadzieję, że bez dużych strat, 46 akceptowalne. Populacja na minus, średnio zadowolona, nie dajcie się zwieść, ta zielona buźka i napis o hapie i nic nie znaczy. Teraz są bardziej szczęśliwi, zaufajcie mi, znam się na tym. Co my tu chcemy zostawić? Zostaw powiedzmy was. No niech będzie, przydałyby się posiłki w tej armii zdecydowanie. Ponaprawiaj, machnij porcik, niskie podatki, jak za pana Ragorna. Lecisz z brzeża. Ewentualnie się najemnikami to ten tagujemy. Trade. Postrach plus 3. Czy ty masz maksymalny postrach? Tak, maksymalne dowodzenie, maksymalny postrach, maksymalny authority, autorytet. A piety to tam, who cares. Coś fajnego dostałeś? Rycerza, padyszach, miecz osłamo, tukhra? Aha, jakiś monogram, spoko. I dostałeś Reis Ult Kutubu, Senior Post in the Administration of the Ottoman Empire. 5% na Trade Income, o, też byłbyś dobrym zarządcą. Duży zamek, bez większego garnizonu, teraz panie Muradzie, czy my zdamy radę to odzić z frakcji? Czy my damy radę to za 13 tur oblężenia, to chyba sobie żartujesz. Że my to będziemy 13 tur oblegać. Możemy spróbować zraszować tą osadę. Aha, 3 do 4. Aha, garnizon się zraspił. Aha! No to wiele wyjaśnia. Dobra. Połącz oddziały, dostaniesz wsparcie w postaci... Połącz te oddziały. Tych oddziałów. To są strasznie słabi ci konni łucznicy. Niby 6 misel ataku, ale... Jeszcze wiem, czy tacy słabi. Mele atak 6, szarża 5. Mamy lepszych swoich. Dostaniesz wsparcie w postaci... W ogóle łuczników by się tam przydało więcej, ale my to nawet tutaj nie mamy. Najemników też nie ma. Dostaniesz wsparcie tych toporników. A ty, żbiczku, będziesz się przekradał gdzieś na plecach w
kierunku tej osady Karamanu. Ten zameczek będziesz mógł sobie oblegać, a ty na spokojnie to oblegaj. 13 tur, no dobra, no to oblegamy 13 tur, może do nas wyjdą. Skoro tam było napisane, że mają przewagę, to wyjdą do nas może. Armia Wenecji, dzień dobry, witam pana Wenecjana, kapitana Azonte, prawa handlowe, proszę, 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 o super. Może info za info? Info za info? Nie, odrzucone, szkoda. Ale mamy umowę handlową z Wenecją, znaczy mi bardzo, bardzo zależało, mam nadzieję, że tu uruchomi szlaki handlowe z... Kretą? To jakiś szlak handlowy? Aha, to nie jest nasz port. Nasz najbliższy port jest... O... Tu będzie, na razie jest tu, na razie nie handlujemy z Wenecją. Tu jest potrzebny port, który się buduje, za jedną turę będzie, świetnie. To co, oznajemy końca tury? Oznajemy końca tury. Atakują nas i to nawet można by było stoczyć, gdyby nie to, że ta druga armia jest za naszymi plecami. I byłoby bardzo ciężko walczyć, zwłaszcza, że mamy samą piechotę. Więc się wycofamy. Jak nas zaatakują tak, że nie będą z dwóch stron nas atakować, to... Oj, ty, o, kolejnej armii, tej to nie przewidziałem. Okej. Okay. Ty, mimo... Co ty gadasz? No dobra, no to teraz na pewno walczymy. Panie Muradziku, wykaż się. Wykaż się, będziesz przyszłym sułtanem, proszę się wykazać. Czyli tak, to jest główna armia i to jest garnizon z miasta, spoko. Ważne, żeby ubić tego księcia Sulejmana. A to może uda się zająć miasto z marszu. Myślę, że możemy walczyć w ten sposób. Mamy bardzo fajną pozycję do obrony, gdzie możemy wykorzystać naszą artylerię, nasze działo, które będzie mogło ładnie siekać. O Jezus, te trzy działo, piu, 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 tam w oponenta. Mamy bardzo dużo piechoty, tych włóczników, także myślę, że powinniśmy dać radę, wytrzymać. Mamy trochę wsparcia, mamy trochę konnych łuczników. Posiłki tam z tamtej strony i są daleko, więc na razie nam nie będą przeszkadzać. No i wróg musi tutaj podchodzić pod górę. To jest przejście po tym stromym? Jest przejście. No i zobaczymy, jak to działo będzie strzelać. I czy cokolwiek będzie robić sensownego. Nie wiem, płonące pociski działa tego? Płonąca kula czy coś? Oje? Co to jest? Flaming ammo. Na razie niech strzeli normalnie. Strzelicie dzisiaj? A, wam się nie śpieszy, żeby strzelać. No nie wiem, tam czy coś? Panowie, ognia? Proszę tam strzelać. Hej, ładują kulki. Ładują po kuleczce do środka. Wrzucili. Ten przepycha tym takim przepychaczem, nie wiem jak to się nazywa. Wycior czy coś takiego. No. Tylko nie po naszych, dobra, strzeliłeś. O Jezus, ale zes. Trafiłeś coś? Nie. Nie, w ogóle. Dobra, daj płonące, może to będzie lepiej zadziała z płonącymi. Celujemy w tych łuczników. Tu nie trafiłeś pierwszym strzałem, a kolejne dwa? Ta artyleria jest useless. No i... Przestrzeliłeś jak zwykle. Brawo. Gratulacje. A przynajmniej masz więcej amunicji niż te organki. No wiem, że to powiedzieć do oblężnicza artyleria i to mają służyć do niszczenia miast, no ale no, nie dadzą się pobawić w ogóle. O, trafił, trafił, trafił! Wow, spaliłeś jednego, niesamowite! Urachu sera, teraz jakbyś trafił, jak do niej dobiegałem, to by było dobre. Aha, paliczki nasze niszczysz, brawo, brawo. Cofnij łuczników, też tutaj pod górę, żeby ładnie mogli strzelać. O, to było dobre trafienie, to było dobre trafienie. To nasza ciężka piechota do walki z warciu się trochę rozbiegnie, spróbujemy na flance coś podziałać. Na flaneczce. Czy my chcemy tutaj zaszarżować naszą kawalerią? Chyba na razie nie. Strzelajcie tutaj na flance. Oni są już shaken. W sumie jak są shaken, to wiedźmi ich po prostu. Złamiecie ich i tyle. Tylko uwaga na paliczki. Uwaga na paliczki, bo zanim znowu rozstawił paliczki. Tutaj możecie na plecy wjechać, oni już się łamią. Okej. Okay. Celuj teraz tu. Byś nie atakował tego. No i złamani. Przejdź teraz sobie tutaj wzdłuż tego, wzdłuż pola po prostu. I wyjedźcie też dalej, żeby ich wszystkich złamać. Możecie z tej strony zaatakować, z tej strony i znowu ktoś mi sabotuje dźwięk. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Czy oni są już złamani? Nie, oni na razie są spoko. No i okej. Ta armia powoli nam nadchodzi. A, ci już uciekają. Uwaga na paliczki, bo gryzo! Z tej strony możecie je bić, ale znaczy wjeżdżać w paliczki, ale z drugiej nie. Aha, im tutaj się już całkiem linia posypała. No dobra, to ścigamy. Teraz tak, to działo, które nic kompletnie nie robi. Przestaw... Aha, tu w ogóle piechotę schowałem. Przestawicie się tak, żeby w tamtych strzelać, to byście musieli gdzieś tu podjechać. No zobaczymy, może uda się was przestawić. Wy tu ewentualnie coverujcie to działo, nie wiem co mam z wami zrobić. A ci konni łucznicy niech po prostu wjadą w tych archerów. No i tyle.
Ścigać ich, nie dać im uciec, wszyscy muszą zginąć. Wszyscy oponenci muszą zginąć. Łuczników daj, przestawimy tutaj, gdzie to działo będzie stało, tutaj. To przestaw łuczników z tej strony, żeby już się przygotowywali na tą drugą armię, bo to trzeba właśnie... To jest generał, nie? Trzeba go ubić za wszelką cenę, to zdobędziemy miasto bez oblegania 13 tur tego. Okej, tu jeszcze mają festung, tu znowu walczą do końca na tych paliczkach, okej. O, wy atakujcie, nie zatrzymywać się, keep pushing, zmiatać wszystko po drodze. Ci zaraz też się złamią. Ej, mega fajna jest ta kawaleria do tego, żeby szturmować w pewnym momencie. Strzelasz, strzelasz, a potem wjeżdżasz. Zwłaszcza... A, tutaj nie mamy, ale ci nasi sipasi. Bo sipasi to jest po prostu ciężka kawaleria osmańska, a mamy tą wersję, że mogą być też z łukami, że troszeczkę gorzej walczą z warciu i tak dalej. Ale... Przed tym mogą strzelać. Także, nice. A Muradzik sobie ładnie stoi na wzgórzu i obserwuje pole bitwy. Pięknie. Czemu umieracie? Czemu umieracie? Aha, bo ta kawaleria w nas wjechała. Mamy tu włóczników, wszyscy się rzucić na generała, wszyscy na generała. Full focus. A, zabiliśmy wrogiego generała. Nie, czekaj, kapitan czy generał? Kapitan, dobra, to jest z tej pierwszej armii kapitan. Ważne jest, żeby zabić generała. Uciekacie, uciekacie. Wszyscy na tych, wszyscy na tych, wszyscy na tych. Z tej strony się kawaleria przelewa. Możecie wjechać w tych. Włączcie sobie automatyczne szczelańsko. Mhm. Zaatakować go. Łucznicy. Ostrzał na tych. To działo przestawione? Przestawione. Ustrzelać tu. Nice. Chodź Muradzik, bo ty się nudzisz całą bitwę. Pojedziesz tędy tutaj dookoła paliczków i zaatakujesz tą piechotę, która ucieka. Nie wiem, czy jest jego generał, czy on uciekł? A nie, on jest tutaj, on ucieka. Patrz, on nie ucieka, on się wycofuje. No dobra, ale jak mu zabijemy, znaczy wyeliminujemy ten garnizon, no to chyba będzie łatwiej, jeżeli chodzi o szturm i damy radę. Tak mi się wydaje. Nie, nie strzela już po naszych! O rany. Wow. Artyleria. Kocham artylerię, jestem fanem. No i pięknie, heroiczne zwycięstwo, straciliśmy raptem 245. Ej, fajna bitwa, fajne ułożenie, broniliśmy się, cyk, cyk, cyk. Tutaj zepchnęliśmy, tam cyk, złamaliśmy. On miał dobre oddziały, bo on miał zrespione tego piechotę tam potrzebną, ona miała po 15-17 defa i wszyscy się załamali w momencie, kiedy zaczęliśmy im flanki atakować. Jak to jest, jak się walczy bez generała? 600, nie no, execute. Generał uciekł, więc oni na pewno coś wycofają do miasta. Tylko pytanie, czy my teraz damy radę zeszturmować to. Lidia Kupiecka, oczywiście się zgadzamy. Mirakea I, dziedzic wołoskiego tronu. Poko. Raport z końca tury 19 tysięcy, misja nieugadana, zablokuj port. No podpisaliśmy zawieszenie broni, trade, raport konstrukcyjny. I mamy. Mamy jeden szlak handlowy prawdopodobnie w kierunku Krety. Tak, zdecydowanie w kierunku Krety, więc mamy szlaczek handlowy. I tutaj jeden idzie szlak handlowy do Aten. Gdzieś tutaj w między te wchodzi wyspy. No spoko, fajnie. Ładnie pieniążki się kręcą, to mi się podoba. A ty idziesz w kierunku Konstantynopola, żeby... O, od razu więcej zarabiamy, jest zarządca, jest garnizon, pięknie port się buduje, bo w sumie Konstantynopolu jest port, czy jest zniszczony port. Nie ma portu. Trzeba naprawić, zbudować port. Zdecydowanie. Handel i handel kręcić. Ile jest tu już mieszkańców? 40 tysięcy. Gdy zajmowaliśmy miasto, było 60. Eksterminacja 50, gdy było, zostało 10. Czyli w ciągu tych kilku tyr 30 tysięcy mieszkańców pojawiło się w Konstantynopolu. No i fajnie. I co? I kto mi powie? Kto mi powie, że eksterminacja jest zła? Eksterminacja jest dobra, tylko trzeba ją non-stop używać, żeby ludzie się przyzwyczaili. No jest jak jest. Jest jak jest. Miała być kawaleria, o której zapomniałem. Cyk. Dobra, teraz very importante pytanie. Czy my to zdobędziemy z marszu? Niby 3 do 1. 957 straciliśmy. Okej, niech będzie. Ważne, że zajęliśmy waszą stolicę. No, 28 tysięcy. Może to nie jest Konstantynopol, ale na pewno odda. O, totalnie grip. Bardzo dobrze. Trajty, trajty, trajty. Co wy tutaj mieliście? Na pewno niskie podatki. 400 zadowolenia, to mi się podoba. Turkish Kory. Po naprawie jednego slota zostaw, daj do budowy od razu drogi. Można coś tu rekrutować. Tu są wszystkie nasze jednostki.
Ty się przekradaj, może dostaniesz jakichś najemników i się przekradaj w kierunku karamanu. I tu było jeszcze jednostki, które miały być dla ciebie wsparciem. Także spoko, tu coś możemy zbudować, drogi, coś zrekrutować, tych łuczników to nie chcemy rekrutować. No i nasz sułtan rozpocznij oblężenie tego zamku, to może zdążymy w tej turze go jeszcze zaatakować. O, ciach. Dzień dobry. Mehmedzik, generał z kusznikami. Chagrari Azab Crossman. Oe. 3 do 1, tu jest trochę słaba armia. Jeżeli chodzi o szturm, i dość mocno przetrzebiona. 446, dobra, wygrać wygraliśmy, ale trochę tracimy zdolności bojowe, jeżeli chodzi o tą armię. Ponaprawiaj i zbuduj, nie wiem, ryneczek. Spoko, jakieś posiłki tu doślemy? Nope. Dobra, to w następnej turze będziemy najwyżej ci najemnikami ten tagować, bo tu... Ej, tobie została jedna osada, nie? Jedna osada prawdopodobnie. Karaman? Tak, prawdopodobnie to jest twoja ostatnia osada. I masz tylko tutaj armię. Więc jeżeli Muradzik zajmie się skontrowaniem tych armii, to my z dwóch stron idziemy tobie na ostatnią prowincję. Ej, tutaj. A to jest słynne miejsce bitwy. Okej, okay, co ich pokonaliśmy. Nice. Wieżyczkę postaw tutaj. Wieżyczkowy działa? Działa. I więcej wieżyczek w tej turze nie postawimy. Gdzieś jeszcze potrzebujemy wieżyczkę z tej strony. Tu można by na tych wzgórzach, bagnach postawić potem wieżyczkę. O właśnie, rozświetlić, żeby wszystko było podświetlone. Bardzo dobrze. Niestety nie stać nas finansowo, żeby wszędzie budować. To jest trochę słabe. I jesteśmy na terenie Raguzy. Teraz znaleźć jakąś osadę. Tak, Republika Raguzy, prawa handlowe. Oni są za daleko, żeby zrobić szlak handlowy, ale może gdzieś tam kiedyś coś... Aha, odrzucili. Okej. Okay. Dawaj na północ. Cieś się, Wenecja. No cieś, spokojnie. Handlujemy. Proszę się nie denerwować. Zaręczony, lojalny, 27 lat, spoko. Bierzemy ciebie. Gildia Kupiecka w Konstantynopolu, jak najbardziej. Nowa misja... O, takiej misji też jeszcze nie było. Okej. Ala... No spoko, tylko nie mamy księżniczki. Jobst of Moravia Rising. Z rodu Luksemburgów. Magrabia Moraw. Książę Luksemburga. Elektor Brandenburgii, o rany, ten. I król Niemiec. Do 1000... O kurde, ty, jaka kariera. No nieźle. Konstantin Drakas Rising. Serbski magnat. No na razie Serbią nie walczymy. No, w ogóle. Także spoko. 23 tysiące, pieniążki się zgadzają. Raport konstrukcyjny na szybko przeskoczę. Królestwo Trinciary i Neapol. Zawieszenie broni. Okej, okay, gdzie są te armie? To jedna armia leci tutaj, czy oni się wszyscy wycofali? Nie, jedną armią się wycofali, a gdzie jest reszta? Wy możecie rozpocząć oblężenie stolicy Karamanu, czyli Karaman. Ciach. Sultan zostawi tutaj, powiedzmy, tych włóczników i też się przeprawi przez te góry. Trochę mu to zajmie. Zwłaszcza jak te organki będzie ciągnął. Wiecie co? Zostawmy te organki. Zostawmy te organki, bo one się... Aha, to niewiele dalej będziemy. No ale dobra, trudno. Zamiast dwóch tur, to będziemy w jedną turę, a te organki kiedyś tam dojdą. I tutaj jest przełęcz i nic nie ma. Dobra, to wróć tym szpiegiem, bo trzeba znaleźć te twoje zagubione armie. Mamy jedną, a reszta tu jest! Dzień dobry, witam pana, pełny staczek. Podrzucimy ci artylerię, nie podrzucimy. Dobra, w następnej turze będziemy można pomyśleć o szturmie na Karaman. Na zakończenie odcinka postawimy jeszcze wieżyczkę wieżyczkowym. Chyba nawet nas będzie stać na jeszcze jedną wieżyczkę. Ciach. Drugiej wieżyczki nie postawimy, a tu by się przydała. Także co, tutaj wam podziękuję za uwagę, łapek górę, soczysty komentarz, widzimy się jutro. Cześć.